przypadku młodego, zdolnego 10 lat temu, jednego z najciekawszych polityków młodego pokolenia centroprawicy, tak go oceniałem, stało się coś, co jest najgorsze. To znaczy postanowił być odbitym światłem wodza i jego tubą, główną bronią, a jednocześnie korzystać z tych przywilejów bycia obok wodza. No i dlatego przeciwstawiam się budowaniu formacji wodzowskich, bo wtedy ten dwór łasi się do wodza, a w zamian za to wódz często wybacza. No i w przypadku Adama Hoffmana po kilkakroć wódz wybaczał. Dla mnie to był naprawdę wstrząs, nie po to, że to złośliwości chcę mówić o przywództwie Jarosława Kaczyńskiego, ale kiedy po tym pijanym rajdzie części parlamentarzystów PiSu po Podkarpaciu na tym zamkniętym posiedzeniu powiedziało się, że szef miał powiedzieć ponoć, że woli pijane wojsko, które dobrze gryzie i jest bitne, niż to, które jest leniwe i trzeźwe i jeszcze myśli, no to kiedy takie kryteria się stosuje, kiedy nie wymaga się od tego najbliższego otoczenia no, trzymania pewnej klasy, pewnego poziomu, przyzwala im się na dużo, to bardzo szybko, szczególnie ludziom młodym, którzy awansują, dostają te wyjazdy, dietę parlamentarną, prestiż, są witani, no i hołbieni w mediach. No i się miesza w głowie, woda sodowa uderza, a jeszcze w dodatku otwiera się skarbonka w kieszeni, do której no, trzeba coraz więcej wrzucać, prawda? Nie, no tak, no albo ale z dumą mają ustawkę z Faktem, czy innym faktopodobnym czasopismem, w której pyszą się, że stać ich na płacz za 8 tysięcy. No więc jak ten parlamentarzysta zarabia 9600 czy 9800 brutto, to pytanie, z czego żyje on i jego rodzina, skoro stać go na taki wydatek, jeśli to nie jest jedno kilkuletni wyskok. No co robić? No przede wszystkim pilnować tego, żeby partie były wewnętrznie demokratyczne. Pilnować tego, żeby miały struktury, które są demokratyczne, w których się to oczyszcza. Ale jak można tego pilnować? Partia jest jaka chce. A to przywódca też tworzy partię, jaką chce, albo ma takie przyzwolenie.